Cześć, witajcie. Ostatnio dużo osób pytało, w jaki sposób kręcę filmiki na kanał. No i części osób już mówiłem, że na początku wyglądało to w ten sposób, że kręciłem Nikonem D90. I właśnie tutaj na stole sobie trzymałem telefon i kręciłem. Oczywiście wszystko w zależności na jakim stole. Najlepiej, żeby stół był po prostu troszkę taki, powiedzmy sobie, wystający. W ten sposób dzięki temu statyw się może trochę zbliżyć i możemy sobie po prostu lepiej tutaj objąć tutaj aparat, który będziemy fotografować, urządzenie nasze. No i tak wygląda mój statyw. Żadna rewelacja, zwykły statyw za 100 zł, tak jak mówiłem Wam, żadnej rewelacji. Ale od momentu, kiedy powiedzieliście mi, że ta jakość tych filmików jest kiepska, postanowiłem zmienić to. I długo szukałem rozwiązania, szukałem statywu specjalnego dla telefonu i niestety nie udało mi się tego zrobić. Nie udało mi się znaleźć po prostu takiego statywu, dlatego opatentowałem swoje rozwiązanie i za chwilę Wam je przedstawię. Tak jak widzicie, teraz statyw się znajduje zdecydowanie wyżej. No i oto cała moja konstrukcja. Ten sam statyw, tylko wykorzystuję dolne podpórki. Wygląda to w ten sposób. Zaraz Wam pokażę. Tu mamy takie podpórki, dzięki którym możemy po prostu położyć sobie w ten sposób telefon. Tu mamy SGS2, którą nagrywam. LG kamera, które pokazywałem Wam wcześniej. A tu na dole leży sobie Nexus, bo na przykład coś bym na nim teraz kręcił. No i tak to wygląda. Tu nie ma żadnej filozofii. Widzicie, po prostu wykorzystuję podpórki takie rozporowe. Mogę sobie tutaj dokręcić to delikatnie, żeby mi się czasem statyw nie rozjechał, żeby telefon nie upadł jeden na drugi, no bo wtedy była katastrofa. No i tak to wygląda, tak to się prezentuje, więc tutaj oczywiście sobie dopasowuję w ten sposób, żeby było wyżej albo niżej, bo w zależności od tego, czy kręcę S2, czy S3, czy Note'em, one mają troszkę inne kąty, obiektyw ma troszkę inny kąt i wtedy w zależności od tego, jak nagrywam, to po prostu potrzebuję albo wyżej, albo niżej telefon umieścić. No, a tak to właściwie wygląda. Więc prowizorka totalna, to jest profesjonalne biuro. Moje od kuchni, że tak powiem, studio. Więc dajcie znać, czy Wam to pomoże. Ja w ten sposób sobie nagrywam, póki nie znajdę jakiegoś lepszego rozwiązania. No, na razie się przyzwyczaiłem, ale teraz będziecie widzieli, jak to śmiesznie wygląda. Dobra, mam nadzieję, że to komuś pomogło. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!